Cześć, witam Was w komentarzu tu już do filmu. Filmu, w którym chciałem przedstawić N57, ale że już kręciłem dwa filmy unboxingu. Jeden na bieżąco w święta, w Wigilię Bożego Narodzenia, a drugi już w pierwszych dniach stycznia. I w tym drugim skład trochę się po tej makiecie przejechał. Stąd chciałem już kręcąc film bezpośrednio z udziałem N57 nie powtarzać niejako unboxingu, że sobie w kółko ten N57 pojeździ, tylko właśnie zrobić troszeczkę więcej ruchu i przede wszystkim nastroju z epoki piątej. A skoro na wyświetlaczu mamy mieć tu Legnicę, to w takim razie pozwoliłem sobie i użyć legnickiej stonki z legnicką jajecznicą. Oczywiście ten N57 nie ma przydziału legnickiego, jaki tam jest, to nie pamiętam, ale Legnica Legnicą, tak mnie zeszło na takie dolnośląskie klimaty, pomyślałem też, a zrobię przyjemność Witkowi. Witek, pozdrawiam Cię, ciekawe, czy oglądasz akurat ten film. No i okej, niech sobie stoją te lokomotywy, skoro dolnośląski klimat, no to tak jakby nie mogło zabraknąć ET21, choć mi się tutaj kojarzyła trakcja spalinowa, gdzieś Kamieniec Ząbkowicki, jakieś ST43, no jednak z Kamieńca Ząbkowickiego to miałem, ale ET22 i zastanawiałem się, czy z Kamieńca to ET22 nie wstawić, ale mi w dalszym ciągu jednak siedziało w głowie to ET21 i węglarki ES. A ST43 z żółtym czołem jest do tej pory, na razie, przepraszam, nie do, no tak, na razie jest jedna sztuka, to ma przydział z też jakiś daleki z Jasła, choć tutaj pojechałem jeszcze dalej do ET21, do Karsznice, także taki słaby Dolny Śląsk. To jednak, no mówię, no tak mi jakoś się wbiło w głowę, że ten ET21 gdzieś skład z węglem do Wałbrzycha, czy z Wałbrzycha, znaczy z, jeśli z węglem, to z Wałbrzycha, a z pustymi to do Wałbrzycha niech będzie. Tak mi się to wbiło w głowę, że musiałem taki skład na bocznicy postawić. A na koniec już w trakcie kręcenia filmu, mimo że ten skład miał cały czas tam tylko stać i robić za tło, to stwierdziłem, że w sumie czemu mógłby się nie przejechać na górę. Taki scenariusz, to zobaczyliście, z mniejszym lub większym wdziękiem, raczej chyba z tym wdziękiem mniejszym, jeśli chodzi o ruch po makiecie, no ale to nie jest makieta modułowa, ja nie jestem kolejarzem, nie mam tutaj wszelkich przepisów, nie mam wszelkich rzeczy, chyba do końca życia czas bym stracił, żeby dostosować tą makietę i wszystko, i ruch, i każdy z modeli do tego, żeby odwzorować ten ruch właściwy. No niestety, tak to tutaj u mnie jest. Oczywiście przesadzam, dałoby radę szybciej, ale do tego trzeba mieć wolę, wiedzę, a ja się przyznam szczerze, że wiedzy za bardzo nie mam, żeby to wszystko odwzorować. I jakoś tak mnie nie ciągnie ku temu, bardziej wolę się jednak bawić tymi modelami i woli też za bardzo nie, bo tysiąc różnych projektów, tysiąc rzeczy naraz, to bieganie gdzieś z aparatem, tu jakieś unboxingi, tu to, tu tamto i wiecznie brakuje czasu, żeby choćby palcem przy tej makiecie ruszyć. Tak to wygląda. Dobra, to teraz potłumaczyłem się, może słówko o modelach, pełna różnorodność. N57 w środku, tak? To jest bohater tego filmu. Nówka sztuka od Pico. Wreszcie troszeczkę pojeździłem.
Po w unboxingu mi wyszło, że w jednym miejscu mi się wykoleja skład przy podjeździe pod górę, stąd poruszał się tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Nie było tak, że nie wykorzystano tego OZT, że przecież nie ma oblotu składu, że może jechać w dowolnym kierunku i w drugim kierunku nie pojechał właśnie z tych przyczyn. Byłem ciekaw, czy to jest wina mojej makiety, czy wina tego egzemplarza. Dokonałem bardzo prostego zabiegu. Odwróciłem cały skład względem położenia, który miał podczas kręcenia filmu unboxing i stwierdziłem, czy znowu się będzie wykoleił w tym miejscu. Innymi słowy, chciałem sprawdzić, czy to jest wina makiety, czy nie wiem, jakiegoś wózka, który ma jakieś opory, to czy tamto uszkodzone. Tak samo mi się wykolejał, stąd definitywnie wykluczyłem to, że model jest uszkodzony i jest to gdzieś tam jakiś drobiazg na makiecie. Może któregoś razu to poprawię, poszukam, zobaczę, czy nie da się tam, bo to może być kwestia dosłownie pół milimetra podniesienia, obniżenia jednej szyny w którymś miejscu, tam gdzie wyskakuje ten wózek, ale to może kiedyś. Co do N57, no niestety, powtórzę to, co mówiłem w unboxingu, strasznie razi to jednokolorowe wnętrze przy zapalonym świetle. Ta żółć, ta kość słoniowa, taka bardziej może bijąca z kabin, ewidentnie przeszkadza. I naprawdę za te pieniądze i przy takiej staranności wykonania z zewnątrz modelu wielka, ale to wielka, wielka szkoda, że Pico nie pokusiło się o, no niech będzie podwyższenie troszeczkę tej ceny, ale zrobienia kilkukolorowego wnętrza. Może niekoniecznie musiałoby to być z drobnymi szczegółami, jak to robi LS Models czy Robo, z napisami drobnymi i tak dalej. Okej, niech będzie tak samo uproszczone jak jest, ale żeby przynajmniej było wielokolorowe, na pewno dużo by to zyskało. No i gdyby był maszynista w kabinie, też by było lepiej. Fabryczny oczywiście, wiadomo, można sobie wkleić, ale takie roko tego maszynisty daje i to też dużo poprawia. Oczywiście, idąc dalej za ciosem, pasażerowie, figurki pasażerów w środku, no ale może to już by było ciut za dużo, chociaż znowu, gdyby to było fabrycznie, te 5 osób na krzyż włożone, to by źle nie było. No ale taki poziom to może za 5, za 10 lat, jak rynek wymusi, jak będą producenci próbowali na nas wyciągnąć kolejne euro za swoje produkty, będą starali się konkurować, to może i takich czasów doczekamy, skoro teraz już doczekaliśmy fabrycznego oświetlenia, choćby w takim składzie EZT czy innych jakichś bajerków. Poczekajmy. Na drugim biegunie najstarszy model lokomotywy PKP w wykonaniu Pico, najstarsza konstrukcja SM SP42. Tutaj akurat mamy kociołek, czyli SP42, SP42-111. W tym czasie, w którym jest odwzorowany model, znajdowało się w MD Legnica. Nie ma tego naniesionego na modelu, ale tak jest opisany w internecie, tak stoi to na ilostanie. Model zdecydowanie z tych starszych i zdecydowanie tych z wadami, czyli klasyka, pogięte barierki. Jak widzicie, te boczne barierki tutaj przygięte do środka. Wygląda to byle jak, ale oliwka, jakby nie było, jest ładna. Rzadko u mnie jeździ. Reflektory jak zapalone to aż tak nie rażą, chociaż też są ostre. Od klasyczna stonka, której niektórzy teraz szukają jak ze świecą. Za stonką dwusegmentowa jajecznica firmy Riva Rossi. Tutaj dwa komentarze. Pierwsze, no coś chyba pomyślę w temacie wyposażenia może jajecznic w listwie, tylko że to kurczę jest wszystko koszt, tak? Oświetlenie jajecznicy kosztuje, komplet listew z dekoderem, to są słone pieniądze, no i to niestety no, wygląda jak wygląda, jeśli nie ma to światła końca składu, świecą się po obu końcach, mało tego, wszystko bardzo brzęczy na makiecie. Drugi komentarz to wszyscy nie mogą się doczekać trój- albo czteroczłonowej jajecznicy, takie jakie jak najbardziej jeździły. Chyba jest to najbardziej pożądany model BIP przez tutaj modelarzy, przez kolekcjonerów. Co prawda firma Riva Rossi zapowiedziała na ten rok dwie
czteroczłonowe, oliwkowe bipy, stąd powinniśmy być usatysfakcjonowani. Pytanie, jak się to będzie sprzedało, jeśli zejdą na pniu pomimo wysokiej ceny te zestawy, to być może na 2024 czy później doczekamy się tej jajecznicy. Jeśli będą długo stały w sklepach, co niestety jest bardzo prawdopodobne, no to trudno, to będziemy czekać. Dalej, już bliżej na pierwszym planie ET21, również jednostka napędowa Pico, elektrowóz, piękny, praktycznie bez wad. Ta do tego jest fajna wersja, fajna, bo bez żadnych cieni, przyzwoicie odwzorowana. Też tutaj mamy prawie że jednokolorowe wnętrze, coś tam niby się wyróżnia, jakieś szare, no ale powiedzmy tutaj aż tak to nie razi, bo tego wnętrza aż tak dużo nie ma, to po pierwsze, a po drugie ono rzeczywiście w takim zielonkawym kolorze było, do tego są cienie naturalne wynikające z wpadania światła do kabiny, no i utrudniona w ogóle słabo tą kabinę widać, stąd na makietę tak może być, nie razi to, chociaż też znowu no, gdzieś chyba powinien nastąpić ten moment, że Pico powinno przemyśleć i w kolejnych konstrukcjach jednak malować w środku te kabiny. To tyle w temacie tu ET21. Jak widzieliście, IEZT elektrowóz jechał z podniesionym pantografem. Tam miałem troszeczkę problemów z semaforami. Przy jednym sterownik chyba szlak trafił. Zobaczę, spróbuję jutro, jak wyłączę zasilanie im i wyczerpie się kondensator. Na razie nie byłem w stanie go ponownie zaprogramować. Także mam jakiś tam problemik. Niemniej jednak sieć trakcji, drut wisi na tyle stabilnie, że bezstresowo pojechałem sobie pod pantografem. Dlaczego jeszcze? Dlatego, że Pico akurat tak fajnie wykonuje, jest ten ślizg taki srebrny i rzeczywiście można nim poszorować bez specjalnie obawy o pozostawienie śladów. Dlatego pojechałem, a nie każdą lokomotywą i jeżdżę z podniesionym pantografem. I na koniec już słowo o węglarkach. Węglarki ES z piątej epoki, z przełomu czwartej, piątej epoki. Dawniej, te 30-40 lat temu, typowy krajobraz na kolei. Teraz gdzieś jedynie już zachowane chyba tylko po skansenach. Może czasem gdzieś na bocznicach, pamiętam parę lat temu takie brązowe ES-y na Odolanach stały, może jeszcze 2-3 lata temu, teraz wszystko to sprzedane. No ale w ruchu zobaczyć to chyba już niemożliwe, żeby ktoś na to ładował węgiel, żeby to jechało. Wagony też o tyle ciekawie, że na transporterach też popularne, często pojawiające się na sieciach wąskotorowych, stąd w mojej kolekcji nawet te czwartoepokowe tutaj zostaną. Cztery modele, Klein Model Ban, charakteryzuje pierwszy taki ciemnobrązowy, drugi już w kolorze czerwieni tlenkowej, ten pierwszy być może no, miał odzorować jakiś inny po naprawach czy coś, a może po prostu jest błędnie zrobiony model. Natomiast tamte trzy już powiedzmy, że są ok. Z ciekawostek warto powiedzieć, już nie, to możecie się cofnąć do filmu, już nie będę tam błądził z kamerą przy tym. Z ciekawostek mają odwzorowane jakieś pseudowgniecenie na burtach, tak to Klein Model Ban zrobił. Ostatnie dwa modele, niewiele się różniące, ale jednak różne, to już konstrukcje firmy Roco spod jednego numeru katalogowego, ale dwa różne numery inwentarzowe i też właśnie gdzieś tam początek piątej epoki. Stąd takie składy dzisiaj Wam zestawiłem, takie składy Wam pokazałem. Pierwsza połowa, początek lat 90. gdzieś Dolny Śląsk, w czasach już zdecydowanie schyłku kolei, ale jeszcze w całej swojej sile. I to właśnie chciałem Wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Film zakończony. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Kosztował mnie naprawdę dużo tutaj czasu. Mnie to kosztowało, żeby to przygotować. Teraz pora zapakować wszystko do pudełek i na koniec jeszcze zrobię zdjęcie pudełek na końcówkę do końcowych napisów filmu. A Wam dziękuję za obejrzenie odcinka. Żegnam się z Wami. Cześć.